22 lipca, czwartek z Ewangelii Świętego Jana. Jezus rzekł do niej: Mario. A ona, obróciwszy się, powiedziała do niego po hebrajsku: Rabbuni, to znaczy nauczycielu. Dzisiaj w kościele wspominamy świętą Marię Magdalenę. Co przywiodło Marię Magdalenę do grobu? To pragnienie bycia blisko nadal mistrza. Mimo że został pochowany, to w jej sercu nadal rodziła się ogromna miłość i tęsknota. I biegnie o poranku, jeszcze ciemno, biegnie do grobu, nie boi się, nie lęka, aby zobaczyć mistrza. Co jest pragnieniem, jakie jest pragnienie mojego serca? Jak ja bardzo pragnę spotkać Jezusa w swoim życiu? Czy potrafię rzeczywiście zostawić wszystko i pobiec za Jezusem? Czy potrafię przyjemności tego świata, to wszystko, czym żyję, pozostawić gdzieś na uboczu, a wybrać właśnie Jezusa jako priorytet swojego życia, jako tego najważniejszego przewodnika? Jezus spotyka Marię i pyta się: Mario, czemu płaczesz? Zobaczmy, Chrystus niejednokrotnie w naszym życiu, kiedy się pogubimy, kiedy zatracimy wszystko, pyta się: czemu płaczesz? Czemu jesteś smutny? Czemu się lękasz? Wyznajmy wtedy wiarę w Jezusa, tak jak to uczyniła Maria. Rabbuni, nauczycielu. Piękne są te słowa, takie pełne miłości, oddania, zakochania się w Jezusie. Rabbuni, nauczycielu. Obyśmy zawsze, każdego dnia nosili w sobie pragnienie spotkania z Chrystusem i zawsze za Nim podążali, jako jedynym nauczycielu. Na ten dzisiejszy dzień serca wam wszystkim błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże.